Redakcja RNDTU wspiera sklep Ole Ole, fani gier i technologii. RN.EU. Każde pokolenie ma swoją Tibię. Tak przynajmniej uważa Kebab. W jego opinii bowiem gdzieś mniej więcej co 4 do 5 lat do głosu dochodzi kolejna nowa generacja graczy, która swoją masą wypycha na piedestał jakąś grę. Najczęściej jest to pozycja bardzo inkluzywna, o niskich wymaganiach sprzętowych, stosunkowo łatwa do opanowania, często darmowa, no i przede wszystkim online. Ale dzięki niskiemu progowi wejścia staje się grą masową, która często definiuje kolejne pokolenia graczy. Wiąże się z tym również często ciemna strona, ponieważ takie pozycje przyciągają użytkowników młodych wiekiem, którzy często mają problem z opanowaniem emocji pod wpływem gniewu, w związku z czym nie radzą sobie z interakcjami społecznymi w internecie. Stąd przez bardziej doświadczonych zagrajmerów społeczności te są postrzegane jako bardzo niedojrzałe i toksyczne, co rzutuje na samą grę, często bardzo niesłusznie. Dziś z łatwością większość graczy jest w stanie wskazać tytuł, który pełni taką rolę w chwili obecnej. Byłby to najprawdopodobniej Fortnite. Dla wcześniejszego pokolenia będzie to z kolei Minecraft czy League of Legends. Natomiast pomiędzy szczytem popularności TB i późniejszym wkroczeniem na rynek Minecrafta mamy pewną lukę, którą wypełniła gra obecnie już nieco zakurzona, choć nadal gromadząca przy ekranach tysiące poszukiwaczy przygód. Chodzi oczywiście o Metina 2 i dzisiaj prześledzimy sobie pobieżnie historię jego powstawania, sukcesu oraz tego, dlaczego nie jest dzisiaj tak kultowa jak inne jej podobne. Tytuł swoje korzenie ma w 1998 roku, kiedy powstało odpowiedzialne za nią koreańskie studio Emir Entertainment. Już rok później pojawił się Metin 1, izometryczna gra MMORPG, która niestety nigdy nie wyszła poza Azję. Stąd też wielu zachodnich fanów dwójeczki musiało obejść się smakiem, kiedy w odpowiedzi na wrzucone w wyszukiwarkę pytanie, ta wypluwała im jedynie dalekowschodnie krzaczki. Niemniej, zachęceni sukcesem swojego debiutu na rynku, koreańscy deweloperzy rozpoczęli pracę nad następcą jedynki, tym razem już w pełnym trójwymiarze. W ten sposób w 2004 roku fani w swoje ręce dostali słynnego Metina 2, a przynajmniej zamkniętą wersję beta gry. Tak bowiem wynika z archiwalnych zrzutów koreańskiej strony, bo duża ilość dostępnych źródeł nie jest precyzyjna co do ostatecznej daty. Większość jednak jest dość zgodna w tym, że oficjalna pełna wersja gry pojawiła się dopiero w marcu 2005. Romans ze Starym Kontynentem został nawiązany dopiero parę lat później za sprawą firmy Gameforge, niemieckiego wydawcy specjalizującego się przede wszystkim w pozycjach MMO i grach przeglądarkowych. Ci, którzy w połowie poprzedniej dekady wpadli razem z kolegami w manię budowania wirtualnych imperiów w przeglądarkach, mogą kojarzyć tę firmę z takich gier jak O-Game, Byte Fight czy Ikarian. I choć gra była dostępna w Europie mniej więcej pół roku wcześniej, to prawdziwą popularność w Polsce zaczęła zdobywać wraz z pojawieniem się polskiej wersji językowej w połowie 2007 roku. I nic dziwnego, darmowa, trójwymiarowa gra oferująca rozgrywkę w tajemniczym świecie przesiągniętym orientalną mitologią, dla wielu ludzi, którzy zjedli zęby na Tibi i szukali nowej rozrywki, to był strzał w dziesiątkę. I choć 90% gameplayu opierało się na ostrym grindzie, to oprócz tego można było liznąć również trochę fabuły. Choć wprowadzenie na stronie Metina zawiera się jedynie w kilku zdaniach, ale dość jasno tłumaczy, o co właściwie tutaj chodzi. Pojawienie się w świecie gry tytułowych kamieni Metin podzieliło żyjące w harmonii trzy królestwa: Shinsu, Hunzio oraz Jino. Oprócz wojny pomiędzy królestwami, kamienie sprowadziły również szaleństwo na zwierzęta oraz potwory, sprawiając, że te rzucały się na podróżników poza bezpiecznymi murami miast. Na start dostawaliśmy zatem cztery klasy postaci do wyboru. Wojownika, szamana, ninja czy suren, czyli takiego powiedzmy magicznego, mrocznego, edgy wojownika. Obecnie możemy wybierać spośród pięciu klas, bo od którejś aktualizacji można również grać Likanem, czyli wilkopodobną istotą na wzór wilkołaka.
Do tego teraz można swobodnie wybierać płeć postaci, co wcześniej było przypisane na stałe do klasy. Po określeniu profesji wybieraliśmy jeszcze jedno z trzech królestw, z którym się utożsamialiśmy i gra była gotowa, aby przyjąć nas na swoje łono. W ten sposób trafiamy do brutalnego świata, w którym żeby wbić kilka pierwszych leveli, musimy bić wygłodzone, zabłąkane psy. Świetne wartości edukacyjne. Ale pomijając kwestie moralne, to tak, rozgrywka w 90% składa się z grindowania, w 9% z misji pokroju przynieś, podaj, pozamiataj i z 1%, kiedy tłuczemy się z przedstawicielami innych królestw bądź gildii. Żeby być uczciwym, trzeba wspomnieć, że są też takie czynności poboczne jak łowienie i kopanie, ale zdecydowanie nie stanowią serca rozgrywki. I choć jest to oczywiście duże uproszczenie, za które osoby, które spędziły w metku tysiące godzin, zjadłyby mnie żywcem, to jednak bądźmy uczciwi, przyznajcie sami, że trochę tak jest. Dlatego, aby nie znudzić się ciągłą naparzanką, NetEase serwuje nam ją na rozmaite sposoby. Od dosłownie setek typów przeciwników, których możemy spotkać na naszej drodze, przez bossów, minibossów i instancje, w które najlepiej jest się zapuszczać z grupą innych bohaterów, po wspomniane już działania wojenne pomiędzy królestwami, gdzie możemy się zmierzyć w trybie PvP. Innymi słowy, mimo że właściwie cały czas robiliśmy to samo, to nie łapała nas monotonia, przynajmniej nie za szybko. Metin zatem dynamicznie rósł w siłę, podbijając serca kolejnych graczy, a szczyt jego popularności przypadł na okolice roku 2009, kiedy to Gameforge ogłosił, że posiada bazę 5 milionów zarejestrowanych użytkowników, z rekordem ponad 300 tysięcy graczy na serwerach jednocześnie. Do tego gra zdobyła w 2008 kilka nagród, w tym za najlepsze MMO czy grafikę, choć tutaj pamiętając, że rok wcześniej wyszedł dajmy na to Crysis, trofeum to wydaje się być dość naciągane. Nie obyło się również bez kontrowersji. Po sławnym reportażu o Tibi, TVN postanowił ponownie wejść na niepewny grunt gier komputerowych. Może na chwilę pokażemy, jak to wygląda. To jest gra Metin 2, w którą tutaj postać wcielają się właśnie gracze. Przenosi nas ta gra w wirtualny świat, taki świat bajkowy, gdzie gracz staje się takim bohaterem, musi pokonywać różne potwory, różne wyzwania przed nim stoją. I z kolejnego materiału mogliśmy się dowiedzieć, że za kradzież w świecie wirtualnym mogą grozić realne konsekwencje. I tak właśnie się stało, gdy 17-letni gracz postanowił przytrzymać trochę zbyt długo zbroję wartą według oskarżającego 500 zł. Poza TVN-em sprawa była szeroko komentowana również w innych mediach i prasie. W ten sposób gra z Dalekiego Wschodu stała się istotnym szczeblem na drabinie świadomości Polaków o grach komputerowych, wówczas nadal uchodzących jako rozrywka dla nerdów i dzieciaków. Niestety kontrowersje w mediach to nie był jedyny, a przynajmniej nie największy powód do zmartwień wydawcy. W końcu wszystko co piękne kiedyś się kończy. Dlatego po latach prosperity gra nagle zaczęła tracić na popularności. Co było tego przyczyną? Fani wskazują przede wszystkim sam Gameforge. Pierwsze sygnały zaczęły pojawiać się już w 2009 roku w postaci odejścia z zespołu Nagasha, polskiego opiekuna projektu, który stwierdził, że nie jest w stanie pracować z niemieckim właścicielem tytułu, jako powód podając chaos i brak profesjonalizmu. Kolejną kwestią był fakt, że wraz z rosnącą popularnością do gry zaczęły również trafiać coraz większe rzesze botów i cheaterów, przez co administratorzy mieli pełne ręce roboty. Tym bardziej, kiedy okazało się, że wykupiony soft antycheaterski przez kilka lat nie został aktywowany. Tak, klient gry ściągał i instalował program do ścigania oszustów, który zwyczajnie nie był włączony. Później to załatano, ale mleko się już rozlało i część graczy zdążyła sobie odpuścić. Równia pochyła jednak zaczęła się dopiero około 2011 roku. Kolejne próby wyciskania z graczy pieniędzy poprzez item shop, niewiele wnoszące aktualizacje, błędy, boty i przeciążenia serwera zaczęły powoli zniechęcać poszukiwaczy orientalnych przygód do rejestrowania nowych kont. To pociągnęło za sobą lawinę. Serwery zaczęły świecić pustkami, więc w 2012 roku podjęto decyzję o połączeniu niektórych światów. Następnie, żeby trochę ożywić sytuację, wprowadzono wyższe levele oraz ułatwiono ekspienie, co faktycznie na krótką metę odrobinę pomogło, ale na dłuższą okazało się gwoździem do trumny.
Nagle bowiem wbicie maksymalnego poziomu nie dawało już takiego splendoru jak kiedyś, bo po serwerze biegało około setki takich gości, a gdy osiągnęło się już wszystko, to co robić w grze, która polega na grindzie? W ten sposób Gameforge niejako samo zniechęciło fanów do dalszego obcowania z tytułem. Nie sposób też pominąć zewnętrznego wpływu innych gier. Taki Minecraft i League of Legends, które powstały w 2009 roku, zaczęły zgarniać część publiczności Metinowi. I nic dziwnego, bo ten po paru latach już powoli odstawał oprawą graficzną oraz sposobem rozgrywki od swoich konkurentów. Ostatecznie Metin 2, choć nadal popularny, jest w 2019 roku jedynie cieniem swojej potęgi sprzed około 10 lat, gdy święcił swoje największe triumfy. Gracze przez agresywne mikropłatności odwrócili się od oficjalnej wersji gry na rzecz prywatnych serwerów, a młode pokolenie ma na podorędziu dziesiątki darmowych gier, które lepiej trafiają w ich współczesne gusta, co prawdopodobnie powoli, acz skutecznie będzie się przekładać na coraz mniejsze zainteresowanie Metinem. Ale może jesteśmy zbyt ostrzy w naszej ocenie, dlatego powiedzcie nam, graliście w Metka, a może nadal gracie? Podzielcie się z nami swoimi historiami w komentarzach. Na dzisiaj to wszystko. Pa, pa!